kapitanie! Jęki palenia! Ziemia na horyzoncie! Ahoj! Co naprzód? Mam nadzieję, że lubicie dzieci, bo będzie ich dużo. Nie mam zamiaru ich wyłączać w żaden sposób i zamykać okien, bo się uduszę tutaj. A słuchacie 12 odcinka Jęków Walenia i mówię dla was. Rufus. I Vincent. I zacznę od tego, że brałem udział w turnieju Hearthstone'a w niedzielę. Ale co to znaczy w turnieju? To znaczy jakiś lokalny turniej? Nie, ogólnopolski. Aha. Organizowany przez ESL, czyli Electronic Sports League, która zresztą siedzibę ma w Tychach, nie wiem czy wiesz. Mają studio w Tychach i mają mega wypasione studio tutaj. Ach tak, to jest mój były pracodawca, pozdrawiam. W każdym razie wziąłem udział w turnieju, spotkań przy kominku, to było pierwsze spotkanie przy kominku internetowe. A tak, czytałem o tym. I dostałeś nowe tyły, rewersy kart? Nie, bo właśnie te tyły się dostaje przy tych chyba spotkaniach organizowanych. Gdzieś, że jest jakieś miejsce, się tam spotyka i coś się robi. A tutaj był tylko turniej o tej nazwie. Mhm. I on się, nie wiem czym do końca różnił od takich zwykłych cupów hearthstone'owych, które też są organizowane i było już kilka. To była pierwsza edycja tegoż. Generalnie zgłosiło się 130 osób, ale potem potwierdziła obecność 56. Potem w ten sposób przeskoczyłem od razu do drugiej tury na drzewku. Potem mój przeciwnik stwierdził, że oddaje walkowerem mecz, bo ma problemy z połączeniem, więc przeskoczyłem dalej. Okay. A potem spotkałem przeciwnika, który był tak dobre 11 ranków nade mną w grze. Miał za sobą 3 turnieje i dostałem po dupie. A czyli to nie tak mega, bo moim zdaniem były wyrównane mecze, a pierwszy prawie wygrałem. Byłem już bardzo blisko wygranej. Czy taki gracz ma wszystkie karty wykupione i wiesz, wszystko wypasione? Wydaje mi się, że nie wiem czy wszystkie, ale jeśli często jest tak, że skupia się na przykład na grze trzema klasami, czy tam jakąś ilością i kompletuje karty z tej klasy i to było czuć. Było czuć, że ma bardzo solidny deck druida, którym załatwił 3 moje klasy postaci po kolei, bo tam jest tak, że jak przegrasz, to odrzucasz, bierzesz następną. Aha. Tak więc czułem to, że ma bardzo fajnie skomponowany deck i że ma takie fajne triki, zresztą podpatrzyłem kilka zagrań fajnych, które mogę teraz wykorzystać, jeśli zdobędę te karty, które on miał, bo na ten moment ich po prostu nie mam. Nie? A był też organizowany jakiś draft, czy to są same na dekach, które mają gracze? To były na... Draft, czyli arena w sumie, nie? Bo arena jest Nie. Tu był taki najprostszy system, czyli gracze przenoszą swoje deki, grają z użyciem ich tylko. Żadnych ograniczeń co do karty, żadnych ograniczeń co do bohaterów. No dobra, no i w sumie jak oceniasz taki event, taki wiesz, bo to takie LAN party jakby dobre, nie? Znaczy takie stare, dobre LAN party. No tylko, że przez internet. Powiedziałbym tak, to jest fajna sprawa. Ja na przykład nigdy wcześniej nie brałem udziału w niczym niczym e-sportowym. Byłeś raz królem na jasełkach. W niczym e-sportowym. Takim turniejowym, więc dla mnie to było, wiesz, kwestia, żeby w ogóle się dostać gdzieś tam. Tutaj nagle się zapisuję, tu potwierdzam obecność, cokolwiek, jakaś presja, jakiś Twoja czas. Twoja mama musiała podpisać. Tak. Zezwolenie. Szatan też musiał podpisać. Więc było to na pewno ciekawe, ale żałuję trochę, że właśnie nie trafiłem na kogoś, wiesz, ze swojej bardziej ligi, żeby móc zagrać bardziej równy mecz, bo wydaje mi się, że w takiej sytuacji, kiedy są ludzie z całej Polski, powinny być ograniczenia deckowe, na przykład tylko podstawowe karty, albo coś takiego. To by albo było nudne. Predefiniowane deki. Niby tak, niby nudne, ale mogła być zbyt duża rozpiętość graczy w tym konkretnym kapie. Tak mi się wydaje, bo równie dobrze ktoś mógł być z jakichś legendarnych rank i tak dalej, ale powiedz mi, wyniosłeś więcej frajdy niż siedzenie na dupie w domu i granie sobie w Hearthstone'a? Znaczy polecasz na przykład zainteresować się następnym turniejem, jak będzie gdzieś w pobliżu mieszkania naszych słuchaczy, miejsca zamieszkania? No tak jak mówię, to były eliminacje internetowe, więc nie muszą się ruszać nigdzie. Mhm. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś czuje się na tyle pewnie i ma dobrze skonstruowany chociaż jeden deck, to może wziąć udział w czymś takim. Myślałem, że na tej drugiej, jakby nazwałeś to tą drugą eliminacją, to już byłeś na miejscu, dlatego wspomniałeś o tych Tychach. Nie, finał miał być w Tychach, czyli eliminacje w zasadzie od tych 50 osób aż po sam półfinał były internetowo jednego dnia, bo to się szybko odbywa w Hearthstone'ie, bo to było best of 5, czyli do 3 wygranych i sam finał miał być w Tychach. Nie było jakichś mega nagród ani nic, ale fajnie, że coś takiego się odbywa.
Tym bardziej, że chyba Blizzard się nie spodziewał, że Hearthstone w ogóle stanie się aż takim esportem tak szybko. Ja myślę, że się spodziewał jak najbardziej. Jakby się spodziewał, to by mieli wbudowany tryb broadcastingu i oglądania meczu od początku. No to wszystko po kolei, wiesz, dostarczasz produkt, później dajesz taki patch, takie rozszerzenie, tu jeszcze to, patrz jak się rozwija, jakby wiesz, wsadzili wszystko to. Niby tak, ale wiesz, jak tworzyli StarCrafta, wiadomo, wiedzieli, że będzie esportem, jak tworzyli StarCrafta dwójkę, ale mogli się też spodziewać po takiej grze, żeby był. Wydaje mi się, że po takim casualu się aż takiego boomu nie spodziewali. Na pewno jakiegoś sukcesu, ale ta gra jest olbrzymia teraz naprawdę, jeśli chodzi o popularność. W zasadzie to też fajnie, jakby był ten system wbudowany, bo ja mogłem akurat w tym meczu konkretnym powiedzieć: hej, nieprawda, nikt nie wygrał ze mną. I jeszcze bym sobie, wiesz, w Photoshopie zrobił grafikę, że to ja wygrałem. Bo nie ma systemu, żeby ktoś to sprawdził tak naprawdę na ten moment. Wiesz, co będzie jeszcze ogromne? Projekt Facebooka, który wykupił Oculusa. Kilka dni temu właściwie Brendan Erip czyli CEO Oculus VR, potwierdził, że jego firma ma zamiar zbudować MMO na Facebooka dla miliardów graczy. Właściwie to na dzień dzisiejszy nie ma MMO, które by dosięgało chociażby miliardy graczy. W LoLa gra chyba 7,2 miliona według statystyk, a oczywiście jednocześnie, a na serwerach World of Tanks około milion użytkowników. I miliard to jest, nie wiem, około wszystkich użytkowników Facebooka może razem w jednym momencie, więc tak może symbolicznie powiedział, że miliarda policzył całą bazę użytkowników, na ile można ją policzyć. To nic nowego nie było, bo chyba każdy się domyślał, jeżeli chodzi o taki statement, że za niedługo wyjdzie po tym, jak Facebook kupił Oculusa, bo Zuckerberg gdzieś tam zapowiadał, że widzi tam rodzinę na jednej plaży i w ogóle bla 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 wirtualny. Spodziewałem się wszyscy obserwatorzy tych nowości VR-owych, że to będzie coś w stylu takiego huba, że to się przemieni w taki hub wirtualnej rzeczywistości, który będzie później rozbudowany, coś może jak PlayStation Home, tylko będzie działać i cieszyć się w ogóle jakąkolwiek Second Life trochę aktywnością. No, może taki Second Life. Już o tym wspominaliśmy, ale po prostu teraz pojawiło się oficjalne potwierdzenie, że coś takiego jest robione. Tak samo jak pojawiło się potwierdzenie, że jest Oculus Rift dla kur. Właściwie to jest świetna inicjatywa. Już tutaj muszę sobie uruchomić, bla bla bla. Tak, to jest moje nazywanie w ogóle wątków. Nie wiem, gdzie to jest, bo nazwałem to jakoś do dupy. Ziarno dla ludzi, wolność dla kurczaków. A tak. Tak, dokładnie. Jest to zarąbiste zdjęcie, prześlemy pod podcastem. Kury, która ma założony hełm dla wirtualnej rzeczywistości. Z racji tego, że kura ma oczy po boku, to takie... Wygląda jak ten, jak ta postać z Bioshock Infinite. Ten taki strażnik, co miał taką trąbę zamiast głowy. Wierzysz? Nie wiem, ale spróbujemy, możemy wrzucić porównawcze zdjęcie. O, dokładnie, tak zrobimy. Jest to właściwie prowokacja Second Livestock zwierzęcego Matrixa, który taki obraz ma po prostu kopnąć do przemyśleń ludzi, co tak naprawdę jest tutaj istotne w tym wszystkim. Gdzie stoi ta wolność po jakiejś stronie, nie? Czy te kury faktycznie siedzące gdzieś na grządkach z obciętymi dzióbkami, które będą miały wirtualną rzeczywistość zaimplementowaną, czy to faktycznie ma sens. No i odnosząc się do ludzi, to wygląda tak samo, nie? W którą stronę to zmierza. To jest fajny komentarz do tego właściwie wcześniejszego newsa. A co jak taką kurę się podłączy do internetu i ona przejmie władzę nad światem? Ja myślę, że może wyeliminować koty, tylko trudno mi sobie wymyślić sweet focie kurczaków. Znaczy kurczaków jeszcze, ale kur to już nie za bardzo. Nie wiem, czy mają szansę jakiekolwiek z kotami. Będzie wysyłać na roboty do nieba. Odsyłamy do ostatniego odcinka Capri Volume Podcast. No to ja też gdzieś znalazłem w sieci konsolę dla psów. Spodziewałem się konsolę czegoś więcej. Konsolę dla psów. Tak. Czegoś więcej się spodziewałem po tytule artykułu. Okazało się, że to jest po prostu taka zabawka, w której pies naciska sobie przycisk i dostaje ciastko. No, i potem świetne. Uczy się coraz bardziej skomplikowanych schematów, że musi nacisnąć przycisk, który jest danego koloru i tak dalej. A właściciel może sobie przez smartfona obserwować wyniki swojego psa, czy dobrze mu idzie w jedzeniu ciastek. Wow. Ej, ale to można później gdzieś wykorzystać, na przykład, nie wiem, gdzieś zamieścić przy drzwiach taki lock, wiesz, który się otwiera, jak naciśniesz 3 zielone, 1 czerwony i pierdniesz i zakręcisz się w kółko? Nie wiem, mam nadzieję.
No bo tak to bez sensu już. Właściwie to od dawna są tworzone takie proste mechanizmy, dokładnie, tak. Studenci robią takie projekty. Nie widzę tutaj jakiegoś większego sensu, oprócz tego, żeby wyciągnąć kasę z kieszeni na innych ludzi. $280, czyli 850 zł za taki karmnik, który świeci sobie. Ale hej, możesz sprawdzić wyniki psa na smartfonie. Ale hej, twoje Yorki zawsze będą wpiertalać ciastka ze świecącej zabawki. Dalej będą głupie. Oh my. Już wolę kurczaki. Co jeszcze mamy? From Russia with Franco. Tak, tak nazwałem. Fajny projekt. Nazywa się Mother Russia Bleeds. Jest to taki brawler pikselowy. Ale czemu fajny? To nie wygląda wcale fajnie. Właśnie to wygląda zarąbiście. Ale ja nie lubię brawlerów może do tego. Ale co w Castle Crashers nie bawiłeś się, nie grałeś sobie? Tylko trochę. Nudzą mnie strasznie wszelkie brawlery. A, bo ty nie masz z kim grać. Mam. Właśnie w tym problem. Gramy z kumplami i nie podoba nam się. Ale brawlery są takie, wiesz, takie kanapowe bardzo. Nie wiem, ja bardzo lubię. Mnie się podobał Scott Pilgrim, podobał mi się Castle Crushers ostatnio. Ostatnio? Tak. Ostatnio, 8 lat temu. Ale to właściwie tak, dobrze powiedziałem, ostatnio, bo były tam jeszcze kilka... Kiedyś mówiłeś w Wienkach, że grałeś w Sacred Citadel, tak to się nazywało. Mm-hmm. To był też taki brawler, nie? Taki automatowy. Tylko, że był tam taki zdupczony trochę. Trochę tak. No właśnie, do tego zmierzam, że dawno nie widziałem brawlera, który miałby sens jakikolwiek i dodawał coś od siebie. Nie wiem, na ile będzie oryginalny Mother Russia Bleeds, robiony przez Francuzów, by the way, ale myślę, że... To znaczy, mnie przekonał art style. Jest rewelacyjny, świetnie to wygląda. Uh-huh. To oświetlenie, wszystko w takich latach 80. czy 90. tak patrząc po tym, tak to wygląda. Przede wszystkim ważne będą animacje. Gdzieś tu pewnie był filmik, ale go zjadłem. Zapamiętałem, że jest bardzo fajnie i giętko i płynnie, a pikselki, które są giętkie i płynnie, to są pikselki, które lubię. Ale dobra, może przejdźmy dalej, bo to była taka ciekawostka na rozgrzewkę. No? Z brawlerów ty nie miałeś zamówić jakiś Chin czy skądś tego Dragon's Crown, czy jak to się miało nazywać? Milczę teraz. Ach, zamówiłem i leży i się kurzy. Miałem go wystawić na sprzedaż. Jeżeli ktoś chciałby, jest zainteresowany Dragon's Crown. Wiesz co, to był, nie wiem czy nie wspominałem o tym, trochę pograłem, trochę się bawiłem i miałem dokładnie takie oczekiwania przy tej posusze głupkowatych jakichś klonów, że to będzie coś fajnego, że jest pięknie rysowane, że są elementy RPGowe, bo też słyszałem w podcaście, którymś tam, nie pamiętam już, pozdrawiam wszystkie podcasty. I jest przekombinowany, to znaczy jest mnóstwo okienek, jest mnóstwo fontów. Wyobraź sobie, że masz na przykład takiego huba, taką ścieżkę, gdzie możesz sobie wejść do jakiegoś miasteczka, gdzieś tam, czyli właściwie mapkę, tak? Uh-huh. I wchodzisz sobie do jakiegoś miasteczka, wchodzisz sobie do jakiejś gospody, tam musisz nacisnąć, że bierzesz quest, później iść gdzieś tam, obić kilka mord, wrócić tam i naciskasz, że oddajesz quest. Tylko jak na przykład graliśmy sobie razem, ja byłem player one, tam Szczur był player two i Kali jeszcze z nami grała. Wziąłem questa i poszliśmy, wiesz, prać mordę, oddałem questa i się okazało, że każdy musiał wejść, nacisnąć, potwierdzić, wiesz, w okienku. No, bullshit. I więc właśnie tak niedorobiona jest ta gra, tak wiesz, jakby napakowane jest wszystkiego naraz i wygląda to fatalnie i interfejs jest fatalny i wszystko jest takie ociężałe i tego prania po mordach jest może dużo, ale... Przeklikiwanie się jest jeszcze więcej, więc nie polecam ogólnie. Co jest z grami azjatyckimi? Bo to też jest azjatycka gra, prawda? Tak, tak. Że to oni nie potrafią robić interfejsów dobrych. To samo miałem z Dragon's Dogma. Tak samo mnie odrzuciło przez te okienka, przez interfejs. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś. Tak, tak, kojarzę grę. No, strasznie surowo to wygląda właśnie. No, ale nawet taki Dark Souls ma skaszeniony interfejs tak naprawdę. Bardzo, więc... tak. Nie wiem, niech się nauczą. Trochę. Niech się nauczą, albo niech oddają swoje marki europejskim twórcom, albo amerykańskim, jak Devil May Cry, co jeszcze było oddane jakiś czas temu. Nie pamiętam, żeby coś było oddane, bo wszędzie był skaszeniony interfejs, czyli nie było oddane. Nie wiem, czy Resident Evil nie był później robiony, albo, może albo tak. Ten, albo ta druga, horrorowa. To Silent miasteczko. Hill? Tak, Silent Hill. Mhm. Któraś z tych chyba było robione później przez studio nieazjatyckie, z tego co pamiętam. No, tylko, ale że ostatni dobry Silent Hill to była dwójka, więc cokolwiek. Twoja stara gra w CS-a na kierownicy. O, widziałem ten filmik. Jest świetny. Pewien koleś.
kanał nazywa się Gamer Muscle Videos. Mam nadzieję, że to jest oficjalne. Zamieścił filmik Killed You With A Wheel Gamer Muscle Challenge. I koleś gra w Counter-Strike'a na podłączonej kierownicy, która jest oczywiście przypisana, są ruchy i guziczki do kontrolsów. Trochę cheatuje, bo się gdzieś tam chowa w zakamarkach i próbuje kogoś uszczyć, ale hej, zostać kropniętym z kierownicy to jest trochę szara, więc bardzo dowcipne wideo, fajne i strasznie się uśmiałem, możecie sobie zobaczyć. Właściwie nie wiem, a CS ostatnio taki renesans odżywa. Ja nie wiem, ja nigdy specjalnie dużo nie grałem w CS-a. Nie kiedyś, właśnie tak jak wspomniałem, u byłego pracodawcy po pracy. Mieliśmy taką małą drużynkę w agencji reklamowej i sobie trochę graliśmy. Z racji tego, że panowie organizują cybersport, więc trochę w tym siedzą i też próbowali sobie grać. I pewnie niektórzy też jakieś tam osiągi mają swoje w tej dziedzinie, nie tylko organizowania samych eventów. Może taki turniej by zrobili, że wszyscy grają na kierownicy. To by było świetne. Albo jeden gra na kierownicy, drugi gra na Wilocie, trzeci na bongosach. Czwarty na gitarze z Guitar Hero. Co jeszcze mamy? Matę do DDR-a. I taki, wiesz, panel do symulatora lotów. Proszę bardzo. O tak. Ja bym oglądał taki turniej, stary. Zrobić streaming z czegoś takiego. Nie możemy tego wypuścić, bo ktoś ukradnie pomysł. Nie możemy. Nie, mam nadzieję, że tego teraz nie słuchacie. O to się nie musisz martwić, nie słuchają. Ale mam naprawdę fajne rzeczy jeszcze, które znalazłem. Czyli Ubisoftowe Valiant Hearts. Wygląda świetnie, ale to już od jakiegoś czasu gdzieś się pojawiały zwiastuny i wygląda pięknie. Ja widzę to po raz pierwszy. Zwiastun jest 7 maja, ten, który widziałem. Comeback Trailer się nazywa. Możecie sobie zobaczyć, jest taki bardzo narracyjny i smutny i w ogóle. Jest też na silniku UbiArt Framework. Czyli tym Raymanowym, tym, na którym było Child of Light zrobione. W ogóle, kurde, chciałbym dorwać ten silnik. Są ploty, że nie wiem, czy już są potwierdzone, czy nie, że wyjdzie jakby do korzystania za darmo, że będzie to otwarty silnik, ale tak jak powiedziałem, nie znalazłem potwierdzenia, a nie chcę mi się teraz szukać, żeby to wpisywać, więc sprawdźcie sobie. Valiant Heart wygląda świetnie. Całość dzieje się w realiach I wojny światowej. Wszystkie asety, wszystkie graficzki są ręcznie rysowane, tak jak w przypadku tych tytułów, które wymieniłem wcześniej. Jest taka komiksowa bardzo grafika, ale paleta kolorów jest świetna, zawsze taka stonowana, wszystko do siebie pasuje. Światło jest też fajnie zrobione, fantastyczne. Płomienie, jakieś migające rzeczy i efekty dźwiękowe też robią tutaj. Więc jeżeli to ma być taka faktycznie historia, taka prowadzona, smutna gra z tematem wojny w tle, to i będzie mądra, nie będzie to, wiesz, napieprzanka z karabinów tylko, to ja jestem za jak najbardziej. Strasznie mi się ogólnie podoba to, co robi Ubisoft z tymi grami, które wyglądają bardziej jak takie niezależne. Tak. Robi takie artystyczne, mniejsze gry, głównie na zasadzie platformowo 2D. I ma do tego narzędzia, ma do tego ludzi, którzy chcą to robić, nie? Widać, że to nie jest taki skok na zasadzie, o, indie są popularne, to robimy indie. Tak, tylko tak, każda z tych gier jest niezależna i widać, że ma swój styl. Dokładnie tak. Ej, grałem ostatnio w Child of Light, kupiłem sobie. Strasznie sobie się napalałem na tą grę. Kupiłem sobie edycję kolekcjonerską cyfrową. Co, dostajesz cyfrową koszulkę? Ej, się nie śmiej, teraz coraz rzadziej są takie fanty fizyczne dodawane. Coraz częściej jest wirtualna ścieżka dźwiękowa, wirtualny artbook i jakieś tam skórki do postaci. Tutaj w tym przypadku był fajny plakat, był breloczek i artbook. Znaczy artbookiem można to nazwać, chociaż to jest zaledwie kilka stron, ale na takim akwarelowym papierze i z tym artstylem to fenomenalnie wygląda. Plus jeszcze dodatkowa postać była z takim mini questem dołożona, bardzo fajna. Jakaś tam skórka i za te dwie dyszki więcej to można wziąć. Ale teraz stoi jakoś koło 6 dyszek, zarówno na Playu trójce, Playu czwórce i gdzieś tam na Steamie chyba też. I jak najbardziej polecam. Jest świetna. Właściwie to nie lubię JRPG-ów, bo są strasznie przegadane i zanim dojdzie do jakiejś walki, to trzeba zabrać jakiś quest, znowu gdzieś tam oddać, przegadać się, chodzić po miasteczku, pytać, co ludzi szczypie, bla, 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 bla. I strasznie tego nie lubię. Kiedyś się dużo zagrywałem w JRPG-i. A tutaj masz takie
baśniowe, bajkowe dialogi między postaciami. Takie rymowane, nie? Niestety nie są czytane, tylko właśnie do czytania i są rymowane. I są przeurocze, są świetnie napisane. Bardzo prosto, ale świetnie. Nie jest to też taka, właśnie tak jak powiedziałaś o Ubisoftie, nie jest to żaden skok na kasę, nie jest to takie, wiesz, a wypchajcie się tutaj, wiesz, jest jakiś tam dialog o ratowaniu świata i masz super, ultra jakąś dzielną dziewczynę, która ratuje świat. Nie, to jest wszystko faktycznie w tej konwencji baśniowej i wszystko się zgadza, wszystko jest na swoim miejscu. Chociaż gra jest bardzo prosta i trochę się wkurzam, że na poziomie normal jest, ani razu nie użyłem potiona i ani razu nie zginąłem i idę jak przez masło. Zresztą gdzieś tam twórcy na Twitterze pisali, że zmienią za niedługo w następnym patchu te nazwy trybów na normal, zmienią na easy, a hard zmienią na extreme, czy jakoś tak. W sumie szkoda, że tego na początku nie zrobili. Już nawet chyba były memy typu, że jest pokazane zdjęcie z inwentarza i jest tam, nie wiem, 99 potionów niewykorzystanych, no ja właśnie, i tak dalej. Właśnie tak wyglądała moja gra. Ale kurczę, właśnie to jest fajne, że można też zagrać tak z dzieciakiem, albo z osobą, która ogólnie jest takim casualem i raczej lubi sobie pooglądać i spędzić razem fajnie czas. Bo mimo tego, że system walki nie jest skomplikowany, ale jest to wyzwanie, jeżeli grasz na trudniejszym poziomie trudności, bo wtedy potrzebujesz faktycznie taktycznie podejść do walki i nie możesz się zbyt dużo mylić w czasie jednego pojedynku, to właśnie na tym normalu, czy tam easy teraz, za niedługo albo już, to jest fajna, rekreacyjna taka puzzlowa układanka właściwie, w której nie musisz spinać pośladów, że zaraz przerwie ci granie i zobaczysz you died. Ale też na przykład wprowadzili takie małe rozwiązania, które są ciekawe, jak na przykład to, że sterujesz tym duszkiem w trakcie walki osobno. Tak, możesz nim fajne oślepiać przeciwników. Drobna rzecz, fajnie, że wprowadzili coś takiego bardziej aktywnego do walki turowej, nie? Tak, to jest świetne. Może tego duszka przenieść też drugi gracz, który się na przykład może z lotu po prostu podłączyć, wystarczy, że naciśnie start na padzie i wskakuje. To jest bardzo fajne. I też nie angażuje, wiesz, na przykład osoby, która, bo to jest takie zajęcie dla właśnie osoby, która pomaga raczej, nie? To nie jest drugi gracz, który steruje tą Aurorą, tylko raczej pomaga w sensie takim, że się razem bawi. I to jest właśnie fajne, bo nie musisz odpalać kampanii osobno dla dwóch graczy i gdzieś tam odszukiwać save'ów, a jak chcesz pograć sam, to raczej jest takie rozwiązanie jak, nie wiem, Diablo, czy w tych nowszych gierkach, że jest taki drop-in, drop-out. To jest fajne bardzo. Nie, ja tę grę śledziłem już od kiedy były pierwsze zwiastuny i byłem zachwycony i na pewno mam zamiar sięgnąć, bo wygląda świetnie. Jesteś zachwycony, ale nie grałeś. No nie grałem, bo nie mam czasu. Aha. Jak znajdę czas na granie, ona jest bardzo to krótka, by kupię. The way. To jest jedna z jej wad. Ona jest bardzo krótka. To ja szkoda tak na 9 godzin, 8. A, to nie tak źle. Myślałem, że powiesz 4 na przykład. Nie, 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 nie. To jeszcze spoko. Bo też ja nie lubię często te JRPG, tudzież gry z systemem JRPG-owym walki mają to do siebie, że jest grindowanie, nie? Musisz wygrindować postać przez kilkanaście poziomów, rozwinąć czary, żeby w ogóle przejść dalej i tu właściwie pokonać. Nie wiem, czy jest, jeżeli grasz na tym hardzie, bo no tak właśnie. Jak powiedziałem, ja sobie przechodziłem na tym normalu i przechodzisz po prostu. A słyszałem, że jak się gra na trudniejszym, to nie warto zostawiać ze sobą jakichś wrogów i obchodzić naokoło, bo możesz oczywiście przelecieć sobie przez całą planszę i gdzieś tam się spotkać dopiero z bossem, no ale to by było głupie, nie? No, ale raczej nie ma sytuacji, w której pół godziny siedzisz w jednym regionie i czekasz na jakiś... Jest respawn potworków? Jest chyba po jakimś czasie albo nie. Jeśli nie ma, no to super, to znaczy, że w ogóle nie będzie tego mechanizmu. Nie, wiesz co, nie ma tego, nie ma respawnu. Teraz sobie przypomniałem, że wracałem się przecież, to zależy, bo nieraz są nie tyle przejścia odblokowane, co... Kurde, trudno mi powiedzieć, bo wracałem się z jednym takim sidequestem. Tam jest taka kwestia, że musisz wrócić na takie pole koło takiej chatki jednego staruszka i wracasz praktycznie na pierwszą instancję, pierwszy level, gdzie zaczynałeś. I tam były nowe potwory, ale pojawił się nowy, jako że to był quest. Więc tak jak sobie latasz po krainie, to chyba się nie napotykasz, nie nadziewasz się na wrogów tych, których pokonałeś. Tylko teraz to się fabularnie odpaliło, więc dlatego miałem chwilę zastanowienia. No to spoko, brzmi. Bardzo polecam. Lepiej. Muzyka jest też rewelacyjna, możecie sobie znaleźć, posłuchać. I jeżeli nawet nie lubicie JRPG-ów i właśnie wkurza was to, co nas wkurza, czyli to grindowanie, to chodzenie z tymi głupimi dialogami, bo tylko Pokémony mogę znieść, gdzie mogę sobie przeklikać gadanie, bo jest bez sensu. To też... To tak,
dokładnie. To też mimo wszystko polecam spojrzeć. Nie wiem, czy jest demko dostępne, ale ja myślę, że 6 dyszek za nową gierkę tak fajnie zrealizowaną i jeszcze jakby wspierając tą inicjatywę tych mniejszych gier, profesjonalnych studiów, to jest fajna sprawa. Warto zerknąć. A skoro już o takich grach bardziej niezależnych mowa, a mimo to ślicznych i pięknych, to Transistor wychodzi, a jak tego słuchacie, to już wyszedł wczoraj lub przedwczoraj. Supergiant Games. Mhm, twórcy Bastionu. Tak. Wyszedł też niedawno zwiastun premierowy i ta gra wygląda świetnie. I zresztą gadaliśmy o tym wielokrotnie i się jaramy tym totalnie. Wygląda super, bo... Brzmi super, ale znowu ma pomysł na siebie i mam wrażenie, że od początku do końca. I wprowadza też... Nie leci tylko na jakby sławie Bastionu. Mimo, że korzystają z tego samego narratora, z trochę podobnego stylu graficznego, bo to widać, tylko że jednak... Silnik jest też ten sam, nie? Bo też ten sam rzut. Ale dlaczego, jeżeli mają fajny silnik i mogą sobie rzezać na tym coś całkiem nowego, to jak najbardziej niech to wykorzystują. No pewnie. Ale mają nową mechanikę walki, co już wygląda ciekawie. Tak. I chyba jednak historia będzie szła w zupełnie innym kierunku niż Bastionowa, tak mi się wydaje, bo to będzie bardziej historia zemsty i tak dalej. Mam w pracy jedną osobę, która się strasznie jara, tym jest to Kali, czyli Magdalena Cielecka. Nie pozdrawiamy. Widziałem bardzo. Tej fanty, żeż. A tak, dzisiaj dostałem. Ej, ja mam też te fanty. Fantiu. Tylko nie mam plakatów, ale mam też koszulkę i mam soundtrack na płytce. Yep. I masz fizyczne kopie skórek dla postaci. Takie folie, które naklejasz na monitor. Nie, takie z kozła wycięte. Takie ze skóry oprawione. Co, futro na monitor? Ale wiesz co, fizyczne fanty by były fajne z Bastionu, bo tam były te bimbry. No już mu się bimbrów zachciewa. Destylaty były różne. To było super. Okej, więc ja czekam jak najbardziej na Transistor. Strasznie się jaram, ale chyba nie kupię na premierze. Nie zobaczę. No ja mam to samo. Znaczy, ja bym chciał... Albo posłucham, co ma Magda do powiedzenia, bo jej ufam w tej kwestii. A co ona tam wie? Muszą kupili. Z tkliwym listem. Droga Magdaleno, albo... jesteś super, o, hello. Zrób nam następną grę. Oglądamy twojego vloga. Albo przeczytam recenzję i się zdecyduję. Ale myślę, że to nie będzie trwało długo, to zastanawianie się tak czy siak. Znaczy tak jak mówię, podobnie jak w przypadku Child of Light. Jak znajdę czas, to praktycznie od razu kupuję po prostu od ręki i gram. A teraz nie mam czasu, więc nie gram. Jak wspomnieliśmy o Magdzie, podrzuciła mi trailer fajnej gry, która wychodzi 28 maja. Znaczy fajnie się zapowiada. Gra nazywa się A Story About My Uncle. Głupi tytuł, ale gra wygląda fajnie. Gra wygląda świetnie. Trochę przypomina Portala, mnie przynajmniej, bo jest to taka FPP zręcznościówka, która jest platformerem też przy okazji. Masz taką moc rękawicy, która... Wygląda jak D-Rester, które spotkało Mirror's Edge'a i Portala. Które spotkało Mirror's Edge'a? Nie wiem. Raczej Portala plus te kolorki trochę sugerują właśnie taką Ceylondię może czy coś, nie? Są takie bardzo nasycone, bardzo fajnie dobrane. I też te symbole takie świecące, niebieskie czy coś, to też jest takie bastionowe, takie zawijaski. Koniecznie zobaczcie, jest bardzo fajne też ten, bardzo. Dzisiaj jest odcinek bardzo. Ja bym chętnie zagrał coś takiego, aczkolwiek na koniec ten potwór mnie strasznie wybił, bo jest kiczowaty ten... No jest beznadziejny. Jest beznadziejny, po prostu jakby nie mieli pomysłu na coś oryginalnego. Ale po Portalu bym pograł w taką właśnie zręcznościówkę. Zresztą cały czas czekam na dobrą grę w Spider-Manie, gdzie będziesz mógł się bujać na sieci. I trochę to tak wygląda jak frajda zbujanie się po sieci, wystrzeliwane. Nie lubię Spidermana, już wolę jakieś dziwne światy, tak jak w tej grze. No tak, tak, ale wiesz, chodzi o ten taki feel, nie? Takiego bujania się właśnie takiego... Nie pamiętam, w jakiej jeszcze gierce mogłeś wykorzystywać takie przyciąganie się, takie wiesz, takie odpychanie się, jakieś takie skakanie po platformach. Ja generalnie lubię, są elementy tego typu w grach, albo parkurowa. Też ma wyjść i jest na Kickstarterze chyba teraz. Hover? Taka bardzo kolorowa gra futurystyczna, która wygląda trochę jak połączenie Mirror's Edge'a z Jet Set Radio z kolei. Wygląda tak na takim, że będzie miała mega flow. Nie pominęło w ogóle Jet Set Radio. Ja ostatnio odpalałem, bo kupiłem sobie za chyba... Doszło na Dreamcasta dolara, na początek, czy nie? Gdzieś. Chyba tak. I kupiłem tą wersję PC-tową, Steamową za dosłownie grosze, bo to była gra, którą zawsze chciałem pograć w dzieciństwie, a nie miałem na czym.
Mhm. I teraz chwyciłem to i niestety bardzo się zestarzała. Tak myślałem. To, wygląda, ma super klimat. Wiem, że jakbym w to grał jako dzieciak, to bym się mega jarał. Ale teraz ma troszkę zbyt prostą mechanikę i trochę zbyt irytujące sterowanie. Gram na padzie i wkurza mnie to, jak się tym steruje. Nie ma na przykład, jeżeli próbujesz wcelować w jakąś barierkę albo w jakąś ściankę, po której chcesz, wiesz, pogrindować, to musisz trafić dokładnie, stuprocentowo na tą barierkę. Ja jestem przyzwyczajony nawet w taki Tony Hawk, jedynka, właśnie dwójka. Właśnie chciałem to powiedzieć, czekałem aż skończyć, żeby powiedzieć, że całkiem niedawno grałem w Tony Hawka dwójkę i w niego da się dalej grać. Tak, dokładnie, Tony Hawk jest dalej grywalny, a Jet Set Radio jest trochę biedne dla mnie niestety. Ale wygląda fajnie i ten taki funky, dziwny, japoński klimat, jakiś DJ radiowy, który się tam drze, Jet Set Radio! Jak Leroy Jenkins. Bardzo fajnie. Ale niestety od strony mechaniki odbiłem się. Jak mówimy o Kickstarterze i jesteśmy w tematyce Magdy, podesłałem jeszcze. Coś, o czym zapomniałem. Strasznie się jarałem, czekałem na Stasis. To jest taki projekt, który też wystartował na Kickstarterze. Czyli RPG, który jest w izometrycznym rzucie, tak jak Fallouty kiedyś były, jak Shadowrun jakiś czas temu wyszedł. Chcesz to nazwać RPGiem? Oni to nazywają RPG-iem. Tak? Ja myślałem, byłem przekonany, że to jest głównie jednak gra przygodowa, bardziej point and clickowa z elementami RPG-a. Aj, masz rację. Masz rację, zupełnie masz rację. Pomyliłem sobie z innym projektem, jeżeli chodzi o to określenie i jeszcze mnie tutaj nagłówek zmylił, bo jest na Screenburn, Kotaku.com, Bioshock and Bioshock Infinite jako RPG 2D. I zasugerowałem się tym. Tak, to jest adventure game, czyli faktycznie point and clickowa przygodówka, taka bardzo, bardzo fabularna. Są tu jeszcze jakieś takie minigry, bo widzę jakieś włączanie jakiegoś prądu, skrzynka z bezpiecznikami, coś takiego, więc trochę to hopowo wygląda nawet, ale grafiki są świetne, to oszczędne oświetlenie i ten mrok ogarniający, wow, jest rewelacyjne. Ja pamiętam, że na początku nie byłem przekonany samym gameplayem, bo wizualnie owszem, ale obejrzałem jakieś materiały chyba z wersji demo i faktycznie wygląda nawet ciekawie, bo będzie bardzo rozbudowana, mroczna historia, która wydaje mi się, że to pociągnie, nawet jeśli niektóre mechanizmy typu point and click mogą być troszkę archaiczne. Mam nadzieję, że tego unikną w tego typu grze, ale ja też nigdy nie lubiłem point and clicków, które miały rzut izometryczny. Zawsze wolałem point and clicky takie klasyczne, jak na przykład stare Indiana Jonesy, Monkey Island i tak dalej. A izometryczne zawsze jakoś bardziej mnie odrzucały. Ale jakie grałeś jeszcze izometryczne? Tak się zastanawiam, co jeszcze takiego było? Jak się to nazywało? To w takim psychiatryku wielkim. Czekaj. Sanitarium? Tak, na przykład? Tak. Chyba tak to się nazywało. Nie wiem, coś jeszcze było, tylko że, tak jak mówię, zwykle odrzucały mnie i nawet nie pamiętam tytułów. Wolałem klasyczne takie. Wiesz, rzut izometryczny też był świetny do takich taktycznych gierek, nie? Jak nie mówię, to już było spoko, ale jakieś... Gorki na przykład. Gorki był rewelacyjny. O, Gorki. Ej, ciekawe, czy można grać w Gorki, czy się... Bo to jest też taki rzut oddalony dosyć, nie? Ciekawe, czy Gorki 17 nadal... Tylko, że ta gra była w 3D. Ona naprawdę biednym. Była w 3D? Już wtedy było biedne. Tak mi się wydaje. Weź wklep. O! Ta gra będzie wyglądać ohydnie teraz. Ohydnie. Może na komórce by to wyglądało jakoś, ale wygląda ohydnie faktycznie. I to jest minus 3D, tego starego 3D, które się strasznie szybko starzeje. No z drugiej strony Fallout tak obrzydliwie nie wygląda, bo jest na prerenderowanych rzeczach, nie? Jest 2D wciśnięte, tak jak Diablo. Far Cry 3 z Picardem. 4. Co nie totalnie? Patrick Stewart. Wszystkim to mówię. Pierwsze, co pomyślałem, co wzięli Patryka Stewarta na okładkę Far Cry 4? Ale on nie wygląda jak Patrick Stewart. Jak to nie wygląda? Nie. Wygląda nie, totalnie. Nie ma takiego nosa. Ma się taki nie nos. Ma takim na oczy. Jezu, tak. To też. Jestem jednym z nich. Ale wpisz sobie w internetach Far Cry 4, Patrick Stewart. Ale teraz mi sugerujesz. Nie, wpisz sobie tak. To ja ci nie sugeruję, tylko zobacz, co internet sądzi. Stewart. The dude in the suit has Patrick Stewart's face. Jest kilka stron o tym. To nie jest tak, że tylko ja sobie to wymyśliłem. Po prostu, to się zasugerowałeś i teraz... Nie, ja to zobaczyłem i byłem przekonany, jak zobaczyłem okładkę, byłem przekonany, że to jest parodia okładki Far Cry'a, że nie ma premiery. Ja też tak myślałem. Wymyślił, że o Patrick Stewart. No dokładnie. Ale kurczę, od czasów Uncharted
to nie wiem, jeszcze Snajper tam wykorzystywał chyba dwójka klimaty Himalajów i te widoczki, to pochodziłbym gdzieś sobie właśnie po takich miejscach. Zwłaszcza jeżeli mógłbym polować na kozice. No bo tam wiesz, w Far Cry polujesz na zwierzaki, nie? Pewnie to zostawiam, bo to się fajnie sprawdzało. No więc polowanie na kozice brzmi spoko. A może będą chodziły kurczaki z takimi hełmami? Ej, fajnie by było, żeby zamiast tych wież takich, jak było w Far Cry'u trójce, to zrobili wdrapywanie się na szczyty, jakieś zdobywanie szczytów górskich. Musiało być dużo szczytów. Szczytowanie. Łe. Ale ja czekam, ja bardzo czekam. Mnie się podobał Far Cry 3. Było dobre strzelanie, była dobra fabuła, było fajne polowanie i to mobilizowanie do ruszenia tyłka i bieganie za zwierzątkami i za ludźmi, złymi ludźmi. Ale tak, strzelanie było przede wszystkim fajne. Tak. Bardzo satysfakcjonujący model był. Tak. I ładne kolorki. Widziałem też recenzję Mario Kart Wii U i jestem strasznie napalony i nagrzany. To jest 8 chyba, Mario Kart 8. Ja tak nie siedzę w Mario. Ja totalnie. Też nie siedzę w Mario, dlatego mi się nie odbija Mario. Nie, wiesz, nie gram w 13 gier z Mario rocznie. Mario Kart ogólnie na 3DS-a, to jest 7-ka, był rewelacyjny, był świetny, był obłędny i siedziałem z nim po prostu dziennie, tyle że wow, traciłem cały swój wolny czas. Później dorwałem Mario Kart na Wii, a było wcześniej wydane, dlatego było trochę gorsze. No i tak jest spoko, ale to na Wii U wygląda fantastycznie. Nie wiem, czy widziałeś w ogóle ładniejszą grę Nintendo kiedyś, bo wygląda świetnie. Nie, ja nawet nie oglądam zwiastunów, nic. Wiesz, nie, chciałbym, żeby ludzie zrozumieli, że gry Nintendo, one tak wyglądają, ale nie da się przekazać tego feelingu, tego miodu z tego Mario Kartu, po prostu zagrajcie kiedyś. Nie, naprawdę tego się nie da opisać, tego nie da się w ogóle zareklamować, gdzieś przekazać w jakichś filmach czy coś, tego się nie da. Tej miodności w sterowaniu, tym małym gokardzikiem, to brzmi głupio, ale to jest takie uczucie, jak pierwszy raz zagraliście w Micro Machines. To jest właśnie to uczucie. Dziękujemy firmie Nintendo za dofinansowanie jego walenia. Teraz idźcie do sklepów. Ej, zaraz. Nie ma dystrybucji oficjalnej chyba za bardzo. Jest gdzieś tam niby, ale... Sprowadzisz z Chin i sprzedasz to w Polsce. Idźcie do sklepów, nie brzmi dobrze, bo raczej się odbijecie od pustych ścian i pustych półek. Ale możecie tam krzyczeć, Nintendo, wróć. Ciekawe, czy Nintendo wypuści jakąś nową konsolę, a nie parodię konsoli, jakąś, wiesz, 2DS. Nowy 3DS, zwany 1DS, wpasowany w kształt twojego buta. Może Nintendo kiedyś stanie się normalną firmą, a nie parodią firmy. Nie, w ogóle nie siedzę w tych klimatach zupełnie. Strasznie, ale jaram się tą jedną grą na tyle, że szukałem po prostu cen na Allegro, ile kosztuje konsola. To straszne, to jest gra dla dzieci z autkami. Ogarnij się, jesteś już dorosłym mężczyzną. Teraz powinienem ci tak plasnąć z liścia. Tak jak Batman Robinowi. Dokładnie. Damy taką kładkę podcastu, nie będę musiał rysować. I będzie dobrze. Z dużych newsów to jest plota, że YouTube chce kupić Twitch za jakiś tryliard miliardów. Czyli swojego głównego konkurenta, jeżeli chodzi o gamingowy streaming. Z tego co wiem, to głównym problemem i jakąś taką przeszkodą jest to, że mogą się czepiać Google'a, czyli właściciela YouTube'a, ruchy antymonopolistyczne, prawa antymonopolistyczne w Stanach. Bo jeżeli YouTube by kupił tak duży serwis jak Twitch, to nie ma żadnej konkurencji, staje się praktycznie monopolem na rynku. I nie wiem, czy jak to będzie wyglądało od strony sądowej, no właśnie, czy im się uda. Bo to jest kwestia do rozważenia w poszczególnych miejscach, nie? Jakby w poszczególnych miejscach, gdzie działa prawo, czyli teraz gdzieś w Stanach. No a na przykład Europa może mieć na to wyrąbane, nie? I co? Jakby nie ma tej spójności, nie mamy rynku ogólnoświatowego, gdzie takie restrykcje obowiązują. Więc czy takie zarządzenie w Stanach w ogóle jest w stanie ich powstrzymać? W stanie? Nie wiem, ale to też jest taka kwestia, że tak jak mówiłem, to jest na razie plota. Gdzieś tam są wstępne rozmowy, ale osobiście z mojego punktu widzenia nie podoba mi się to, bo wszelkie monopole są szkodliwe. Tak jak, jak uwielbiam Steama i Valve, no to nie podobało mi się to, że przez pewien czas, bo to się powoli zmienia, to był jedyny jakby dystrybutor cyfrowy
na PC-tach, nie? Teraz już w zasadzie Origin się trochę wziął i działa w miarę prężnie. Inne sklepy internetowe. Ubisoftowy taki cel. No, cały. Tylko Ubisoftowy ma ten problem, że mają ten launcher beznadziejny. Tak. Już Origin jest lepszy, naprawdę. Znaczy, wiesz, jeszcze sklepy sprzedają kody, nie? Na Steama. Jakby no oczywiście. Jest dystrybucja otwarta. To jest fajne, że na Amazonie możesz taniej kupić na przykład gry niż na samym Steamie. Gamers Gate, Green Man Gaming. No i parę polskich sklepów, nie będziemy tu robić reklamy. Move.pl, GOG.com, Nintendo i Allegro. Ale kolega ostatnio się nadział, kupił przez przypadek, bo wcale, wiesz, w uczciwej cenie kupił na Allegro kod do gry, ale był skądś kradziony. Zaraz Steam to dzień później się odezwał, że jego klucz jest chyba kradziony. Odezwał się do kolesia, okazało się, że koleś sprzedał go na tony. Wiesz, ma, nie wiem, jakiegoś generatora chyba, czy coś takiego. I, ale od razu mu oddał kasę. No, mimo wszystko to myślę, że to nie jest historia nieznana naszym słuchaczom. Myślę, że każdy się tam zna kogoś, kto się nagiął na coś takiego. To jest wkurwiające. Ja nawet nie szukam na Allegro. Wiesz, fizyczności gry. Nie potrzebujesz tego oryginału i możesz jakoś znaleźć sposób, żeby wygenerować klucz. To jest przerażające trochę. Są tak mega promocje i tak mega fajne Humble Bundle. A ja kupiłem ostatnio. Nie? Tak, bo teraz jest 14 dni, nie? Znaczy, to bundling. Tak, to jest inny temat. To jest temat na wkurwianie się i zaraz do tego przejdziemy. Ja ostatnio kupiłem na Allegro kluczyk. Gdzieś przez jakiś sklep, który się wydaje rzetelny i wszystko jest okej, wszystko mi działa i nie dałem jakichś 2 zł czy 30 groszy za to. Są też takie pewnie, że tak. Ale bardziej się opłacało. Kupiłem sobie, niestety nie załapałem się na tą wyprzedaż, bo machnąłem ręką na Lego Marvel Super Heroes i kupiłem sobie na Allegro, bo mi się demko spodobało. Z Wiedźmą graliśmy na konsoli, na PS3, a tam jest to wszystko cholernie drogie, więc pecet. Co do Humble Bundle, jest faktycznie ten cykl 14-dniowy, gdzie są pomieszane rebundle, czyli powtórki z pierwszych bundli, tam gdzieś mniej więcej pojawiają się te akcje. Chyba jest tam nieraz jakiś dodatek dołożony na ten, jak przekroczy próg, nie? Coś tam, jakieś pierdołki dokładają do nich. Są takie posklejane stare bundle z jakimiś pomysłami na coś nowego. I bundle, które mi wkurwiają strasznie. No, czyli, na przykład Banner Saga, czyli za dowolną kwotę dostaniesz multiplayer, a całą resztę gry możesz kupić za pełną kwotę za grę. Może jakąś tam trochę taniej, może 20% taniej, może coś, ale nie od tego się zaczęło Humble Bundle, nie? Humble Indie Bundle, tak. Gaming Indie. Humble Nintendo Bundle. Właśnie to. A teraz aktualnie też jakiś jest dupiaty chyba artbook z soundtrackiem jest, czy coś tam. Tak jest, Hammerwatch, jak to nagrywamy. Chociaż już się może zmieniło. Pograłbym kiedy Hammerwatcha. To jest ten taki pikselowy w 2D, tak? Tak. Taki roguelike. No to słuchaj, no to możemy go teraz kupić, bo teraz on też jest w sklepie Humble Store, chyba tanio za 2 euro, 2 dolce. Tak? No. Ej, teraz jest... O, kurde. Aktualnie jest Guilty Gear Isuka. Guilty Gear jest bardzo dobrą grą. Kojarzę, mam chyba nawet Isukę. Jest w cholernie skomplikowaną grą i... Ale znowu, ja nie lubię bijatyk. A, bo nie masz kolegów. Kurde, jednego bym znalazł. Do bijatyki. Twój tata nie jest dobry w bijatyki. Ale moja mama jest. Hammerwatcha możemy kupić. Wydaje mi się, że w 3-paku nawet, chociaż już się skończył, ale to w store. Czekaj, zobaczmy store. Czemu teraz się tym zajmujemy? Bo to jest... Teraz nagrywamy podcast. A, to walić. Słuchacze poczekają. Jak to jest? Kupiłem sobie Marvel Super Heroes, a teraz jest na... za 5 euro tutaj, kurde. Ale wiesz, co bym zagrał? Wyszło całkiem niedawno. Ta od Capybara Games, Time Force, Time... Wiesz, co zrobiło Capybara Games? Zrobiło Clash of Heroes, zrobiło... Wiem. Sorcery, to chyba oni też wydali. Możliwe, oni pracują też nad Below. A ja mówię o Super Time Force. Widziałeś może trailer? Na lunchowy? Widziałam. Kurde, to wygląda fenomenalnie. Kilka drobnych pikselków, dobre animacje i... Ten szalony feeling, który pokazuje, wylewa się z tych filmów. Chętnie sprawdzę, jeżeli nie będzie drogie. Jeszcze nie sprawdzałem, ile kosztuje. Ale chętnie sprawdzę, możemy trochę pograć i później opowiedzieć słuchaczom, czy warto inwestować w pikselki. W Capi zawsze warto inwestować z tego. Nigdy się nie naciąłem na Capi. No dokładnie. Games. Oni robią solidne produkty gry. Mhm. I to chyba wszystko. Tak, to wszystko. To teraz możemy szukać swoich rzeczy. Internety. Na Nintendo są promocje. Super Mario, ten z NES-a kosztuje 20 euro, czyli 50% taniej.
Reklamy walenia. Nintendo, sramy na graczy. Twoja kura jest kontrolerem. This is Rufus and you are listening to Ręki Walenia. Więc chciałem ci powiedzieć, że teraz dołączę do nieczystych zagrywek, których już nie ma i możemy się pożegnać. Nagrywam teraz z Michałem Piwowarczykiem. Pieczyste zagrywki. To jest nasz nowy podcast. Witajcie w 12 odcinku pieczystych zagrywek. Ja bym jeszcze chciał w takim razie, jak już kończymy, pozdrowić Magdę Cielecką. Na pewno jest ci bardzo wdzięczna i bardzo się cieszy. A tak serio, to odwiedźcie ją. Możecie ją znaleźć na Facebooku jako cielecka.magda i ma też kanał na YouTubie. Możecie znaleźć ją pod Magda Cielecka albo Magdalena Cielecka, pewnie jest pod pełnym imieniem, albo Ludowlogia, to jest seria filmów, które tworzy i jest bardzo fajna. Zobaczcie. No jest ile odcinków już jest. Jest pełno odcinków, a teraz na dniach wychodzi następny odcinek. Mogę zdradzić w tajemnicy tajemniczej, że może już jest, że jest o Okulusie, więc yeah. Nas znajdziecie jeszcze, usłyszycie przy poważniejszych tematach niż giereczki. A na kaprifolium.pl prowadzimy Kaprifolium Podcast. Ogólnie podcast o popkulturze, jest mega śmieszny i jest bardzo mądry, bo mamy Wiedźmę. Której tutaj nie ma niestety. Prowadzę też podcast razem z Kozą, to jest w poprzednim odcinku, jest o komiksach i jest super. A ja w takim razie, skoro robimy Shameless Whoring, to ciągle prowadzę audycję w Tyskim Radiu. Ciągle nie radio... ma dostępnej. Ciągle nie ma dostępnej w archiwum, ale możecie jej słuchać na żywo od 18 do 20 w każdą środę. Panie, na żywo, tam pewnie reklamy Rosołu są w trakcie. Nintendo Rosół. Środków różnych na grzyby. Audycja nazywa się Gra o Ton i puszczamy tam muzykę z gier komputerowych. Przecież to jest jawna podróba. Gra o Ton, tak? Nikt się nie uczepił. HBO się nie uczepiło. A niech spróbuje, nie ma szans z naszymi słuchaczami. Przerywam ci. I gdzie można posłuchać Gra o Ton? Na stronie internetowej, której ja teraz nie pamiętam. Good job, man. Good job. Radiotychy24.com.pl. I to jest ta strona, o której już mówiliśmy, że ona na ten moment wygląda jak front page 1992 rok. Możecie poczuć taki miły dreszczyk, taki jak pierwszy raz graliście w Super Froga. Ale ta wersja HD jest dziś w promocji. Boże, ta wersja HD to jest taka sraka. Oj, straszne jest. Nie dajcie się nabrać. Nintendo robi lepsze gry. Nintendo zawsze robiło lepsze gry. Wejdźcie na www.nintendo.com. Jest taka strona? Pewnie czyli tak. Oni mają... jest. Mam nadzieję, sprawdzimy. Tak, wejdźcie na www.nintendo.com. Zobaczcie, jakie fajne gry robią. Mario Kart 8. Jesteś straszny. Tomodachi Life. Jesteś straszny. Disney Magical World. Nintendo. Tworzymy przyszłość. Razem z Kirby. Co? Kirby? Co to dobra, jest? Dobra, nie, stop. Żegnamy się już. Nie, czekaj, czekaj. Nie. Zaraz zacznij się dopierdalać do Kirby'ego. Ja ci na to nie pozwolę. Kirby jest zajebisty. Co to jest? Ta różowa kulka z nogami. Naprawdę. On posysa. On musi zassać wroga, żeby zdobyć jego moc. Ale to jest świetne. Ja grałem w to od Game Boya pierwszego. No, dlatego taki jesteś. Ej, Kirby jest genialny. Jest świetny. On tylko tak wygląda jak gra dla sparaliżowanych dzieci. Naprawdę tak wygląda. Ale taki nie jest. Też. Dobrze. Jest, ale nie, nie tylko. Ja dobrze. Się też z nim świetnie bawię. Też posysasz. Ej, to pamiętam, był 12 odcinek. Pożyczyłem... Jęków walenia, ej, koniec. Ja pamiętam, jak pożyczyłem kiedyś od kolegi Game Boy Advance. Zamieniłem się chyba na Discmana na chwilę. Byłem od Sony. I ukrywałem przed rodzicami, bo ja nie mogłem mieć Game Boya, bo mi nie pozwalali. I miałem Kirby'ego tam i grałem potajemnie. No to wszystko wyjaśnia pod teraz. Pod biurkiem grałem w Kirby'ego, skitrany był. Czyli posysałeś pod biurkiem. Był różowy. Znaczy ten Game Boy też. Boże. Pocierałem go. I co, urósł? To był 12 absurdalny odcinek Jęków Walenia i mówili dla was Rufus i Vincent. Cześć. Do usłyszenia. Drugi Vincencie.
Tak. Powiedz mi, jak się czujesz, mój drogi? Jak tam twoja matka? I wygląda to świetnie na razie, jeśli jakby... Co? Sorry! Znowu! Co, magnes, tak? Tak. Ma pomysł na siebie. Co ty mi tam piszesz? Co tu się wyprawia? Nic ci nie piszę. A tutaj? Tutaj, ja ci piszę teraz. Ja żyję wśród dzieci. No właśnie słyszę. Nagrywasz z przedszkola. Chodź ty, Maciuś. Ja co, widziałeś już taką grę? Nintendo. Bo jak Nintendo ci pokaże. Miałeś już kiedyś Wiilota w ręku? Tak, to jest gruszka, to drugie musisz trzymać. Dobra, nie, koniec. To są żarty o poważnych sprawach i nie można z takich rzeczy żartować. Żarty o poważnych sprawach? Tak. To ty jesteś kontrolerem. Twoja kura jest kontrolerem. Nie, nie chcę z tą rozmawiać. Już masz coś jeszcze? Chcesz coś jeszcze? Odezwij się. Odezwij się, a nie, mów normalnie, a nie coś tam bełkoczysz.